Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze dotyczącym uczenia biznesu i zarządzania w szkole ponadpodstawowej. Ja nazywam się Krzysztof Ciurka, jestem nauczycielem, jestem wykładowcą przedmiotów związanych z podejmowaniem, prowadzeniem działalności gospodarczej, z przedmiotów związanych z marketingiem, ekonomią, podstawami przedsiębiorczości. Jestem też nauczycielem w szkole z maturą międzynarodową IB. Uczę tam kierunków business management i ekonomii. Jestem również certyfikowanym trenerem branżowych symulacji biznesowych i to są te obszary mojej aktywności, w których jestem najbardziej aktywny. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać na temat kompetencji związanych z zarządzaniem, z prowadzeniem biznesu, ale również to spotkanie jest w kontekście przedmiotu biznes i zarządzanie, który jak wiemy ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 roku. Wiemy, że od 2027 ten przedmiot BIS ma być przedmiotem, znaczy może być przedmiotem dodatkowym, może być wybrany przez uczniów jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na maturze. No i tutaj słuchając tych elementów, na które ministerstwo zwraca uwagę, czy zwraca uwagę na briefingu, na różnych spotkaniach, jak ten przedmiot ma wyglądać, to ma być położony większy nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, kompetencji uczniów. Tutaj oczywiście, Szanowni Państwo, nie mamy jeszcze szczegółowych wytycznych co do ostatecznego kształtu podstawy programowej, natomiast z tych zapowiedzi ministerialnych wiemy, że przedmiot ma być nastawiony maksymalnie na praktykę. Mamy mieć zwiększony procentowo udział w lekcjach poprzez pracę w grupach, mają być elementy analizy praktycznych, przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, czyli po prostu bazowanie na case'ach, studiowanie tych case'ów, no i rozwijanie kompetencji liderskich. Można powiedzieć, że bazujemy na kompetencjach przyszłości. Jeśli chodzi o materiały dydaktyczne, które mają być rekomendowane przez ministerstwo, to ten katalog ma być wzbogacony o udział nowych technologii w procesie nauczania i wprowadzenie narzędzi cyfrowych właśnie do tegoż procesu nauczania. Jeśli chodzi o zagadnienie kompetencji przyszłości, o zagadnienie tych kompetencji, które są ściśle związane z kompetencjami miękkimi, a więc umiejętność analizowania danych, wyciągania wniosków, kompetencje związane z szybkością podejmowania decyzji, z zarządzaniem ryzykiem, z całym procesem związanym z organizacją pewnych projektów. To tutaj, Szanowni Państwo, ja posłużyłem się taką metodą, w której możemy sobie opowiedzieć w trzech krokach, postawić diagnozę, jak jest w pierwszym kroku, w drugim kroku, jak być powinno i w trzecim kroku, co zrobić, żeby było tak, jak być powinno. Czyli widzimy, Szanowni Państwo, że ministerstwo dostrzega potrzebę zmiany, którą wyraża wprowadzeniem nowego przedmiotu i widzimy te elementy, które powinny zostać poprawione, co do tej pory być może nie funkcjonowało najlepiej. A więc jak jest dzisiaj, jak dzisiaj uczy się tych kompetencji związanych ze zarządzaniem biznesem, czy tych kompetencji liderskich? No, w tym momencie, Szanowni Państwo, w tych szkołach ponadpodstawowych przedmiotem rekomendowanym
do kształtowania kompetencji miękkich są podstawy przedsiębiorczości. No i w wielu szkołach, oczywiście ja tutaj nie generalizuję całkowicie, bo widzę nawet między innymi kilka osób, z którymi miałem przyjemność się spotykać i wiem, że działają również mocno praktycznie na swoich zajęciach. Natomiast skupię się na takich warsztatach, można powiedzieć, standardowych, tradycyjnych. Tak? Czyli mamy wysoki nacisk na teorię, który wynika z podstawy programowej de facto. Coś trzeba wykonać zgodnie z podstawą programową, no to pewną dawkę wiedzy powinniśmy tym uczniom przekazać i tego musimy pilnować. Prawda? Bazujemy głównie na podręczniku, bazujemy na lekcjach 45-minutowych, czyli te cykle, prawda, wprowadzenie, następnie rozwinięcie tematu, gdzieś tam podsumowanie. Duża część zajęć prowadzona jest też w formie takiego tradycyjnego wykładu, takiej wiedzy podawczej. No i oczywiście testy sprawdziane, które też bardzo często stanowią może nie jedyną, natomiast bardzo popularną formę później oceniania naszych uczniów. Jak być powinno w mojej ocenie? Szanowni Państwo, tutaj ja jestem zwolennikiem nauczania przez praktykę, można powiedzieć o tej metodzie learning by doing, czyli mocny nacisk na praktykę, jeśli chodzi o teorię. Tutaj też nie można powiedzieć, że tak całkowicie teorię mamy sobie, brzydko mówiąc, odpuścić. Natomiast tutaj fajnie byłoby, żeby to szło w parze. Okej, powiedzmy sobie, na czym polega prawo popytu, ale też pokażmy, w jaki sposób to może funkcjonować. Wiele jest przykładów, takich bardzo pozytywnych przykładów związanych najczęściej z aktywnościami poza zajęciowymi. Jak słyszymy, że na przykład uczniowie zbierają na wycieczkę szkolną poprzez to, że na przykład sprzedają tam jakieś gazety, jakiejś określonej nazwy i za każdą sprzedaną gazetę mają jakieś tam procent od sprzedaży i później dzięki temu jadą na darmową wycieczkę. Więc tutaj fajnie by było powiedzieć, uczyć w ten sposób, że podajemy uczniom wiedzę. Jesteśmy tym autorytetem, który wiedzę podaje, który poprzez swoje doświadczenie również życiowe no jest w tej na tym stopniu hierarchii trochę wyżej, trochę więcej doświadczyliśmy, trochę więcej wiemy, więc chcemy się tym doświadczeniem dzielić. Natomiast fajnie byłoby też, żeby przekazywać praktyczne, żeby tak zajęcia przygotowywać, żeby ta praktyka była cały czas obecna i żeby uczniowie nie pytali, a po co mi ta wiedza jest potrzebna? Po co ta wiedza teoretyczna, kiedy ona mi się w życiu przyda? No to właśnie, pokażmy mu, w jakich przykładach może się przydać na przykład obliczanie procentu składanego albo oprocentowanie lokaty czy oprocentowanie kredytu. Pokażmy na przykładzie. Według mnie powinno być więcej też takich interdyscyplinarnych projektów, które są rozwiązywane w grupach. Co kryje się pod tym pojęciem interdyscyplinarne projekty? Nie chodzi tutaj o to, żeby tylko wąską specjalizację w projekcie uczniowie mieli za zadanie jednowymiarowy problem rozwiązać. Tutaj chodziłoby mi bardziej o to, żeby te projekty były kompilacją elementów z różnych dziedzin nauki. Prawda? Możemy uczyć ekonomii, możemy uczyć biznesu, ale możemy przy tym uczyć języków obcych, możemy przy tym uczyć kompetencji miękkich, negocjacyjnych, możemy przy tym uczyć dodawania, odejmowania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pomysłów też byłoby wiele. Według mnie tą metodę wykładu, tą formę wykładu powinniśmy też ubogacać o tutoring i o ten peer tutoring, który jest pojęciem dosyć nowym, natomiast w moim odczuciu jest zjawiskiem fantastycznym. Mówiąc o tutoring, no to wiemy, nauczyciel staje się tutorem, nauczyciel staje się taką osobą, która koordynuje działanie w
projekcie rozwiązywanym przez, wykonywanym przez uczniów, jest krytycznym przyjacielem, tak? Czyli nie daje gotowych rozwiązań. Sugeruje coś, podpowiada, wspomaga, może nawet nie merytorycznie, ale bardziej technicznie, jak pewne, do pewnych elementów podejść. Natomiast peer tutoring, tutaj oddajemy pole uczniom, czyli żeby w tych grupach można zasugerować uczniom, podzielcie się, zróbcie sobie różne role, ktoś jest liderem, ktoś jest odpowiedzialny za stworzenie, nie wiem, projekt, za stworzenie szaty graficznej projektu, ktoś jest za merytorykę, ktoś jest jeszcze odpowiedzialny za spięcie tego wszystkiego i tak dalej. I tutaj ten peer tutoring polega na tym, że to uczniowie poprzez tą współpracę, oni starają się tak kształtować tą współpracę, że uczą się wzajemnie od siebie, że jeden uczeń uczy innego ucznia. W końcu według mnie powinno być więcej technologii informacyjno-komunikacyjnych, ten przesławny TIC, nowoczesne technologie wprowadzajmy na zajęciach, no bo bez tego, szanowni państwo, znaczy tutaj też nie jestem bezkrytycznym, jeśli chodzi o zastosowanie technologii, czy to na lekcjach, czy ogólnie w życiu młodych ludzi, bo tutaj, jak państwo sami wiecie, ta technologia jest na każdym kroku obecna. Natomiast też od tego nie da się, w moim odczuciu nie da się od tego odciąć. Te technologie, nowoczesne technologie powinny mieć zastosowanie ze względu na to, że są bardziej angażujące wtedy zajęcia. Wtedy uczniowie bardziej w jakiś sposób mocniej się z zajęciami utożsamiają. No i w końcu tej stadii bazowanie na realnych przykładach. Czy to są przykłady realne, z życia wzięte, czy to są przykłady wyimaginowane, gdzieś tam wirtualne, hipotetyczne. Natomiast to jest cały czas problem. Mamy jakąś zastaną sytuację, w jaki sposób tą sytuację możemy rozwiązać. Dlatego, szanowni państwo, no dochodzimy do pytania, co robić, jak można te zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji przyszłości, związane z kompetencjami zarządzania biznesem, czy ogólnie pojętą przedsiębiorczością, ekonomią. No, ja dla państwa mam dzisiaj jeden z przykładów, z których korzystam już od kilku dobrych lat i bez których no, ciężko byłoby mi sobie wyobrazić teraz zajęcia z moimi uczniami. Są to, szanowni państwo, branżowe symulacje biznesowe, czyli oprogramowanie, czyli gry symulacyjne, które wpływają na, które umożliwiają uczniom realne dotknięcie wirtualnego biznesu. I tutaj spośród wielu elementów, które państwo tutaj macie przed sobą na slajdzie, dla mnie najważniejszy jest element, który mówi o tym, że uczniowie mają możliwość eksperymentowania i te eksperymenty nie mają konsekwencji w realnym środowisku. No bo w realnym środowisku jest tak, że jeśli ja podjąłem jakąś decyzję i otworzyłem firmę i zamówiłem sobie na przykład 200 kg składników spożywczych do mojej restauracji, a wykorzystałem tylko 50, a resztę, jeśli się mi nie udało zamrozić, to straciłem, no to realnie poniosłem stratę. Natomiast tutaj w warunkach bezpiecznych jestem w stanie zobaczyć, w jaki sposób ten proces zarządzania firmą się odbywa. Ja tutaj nie chcę na razie w tym momencie wchodzić w szczegóły, bo za momencie pokażę państwu, jak to wygląda od środka, jakie te decyzje w konkretnym rodzaju symulacji będą możliwe do podejmowania. Natomiast zwracam szczególnie uwagę właśnie na tą możliwość eksperymentowania, możliwość bez konsekwencji negatywnych
podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem firmą, czyli zatrudnianiem pracowników, czyli z robieniem zakupów, czyli gospodarką, czy polityką cenową, strategiami cenowymi. Oczywiście zarówno pierwsza, jak i drugi rodzaj symulacji, do której przechodzę w tym momencie, czyli planowanie biznesu, obie te symulacje są dostępne na przeglądarkach 24/7. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. I o ile, szanowni państwo, w zarządzaniu firmą my mówimy o tym, czy ta symulacja kształtuje kompetencje związane z procesem zarządzania, czyli to, co dzieje się od chwili założenia firmy i tak dalej, prawda? I z jakimi realnymi problemami przedsiębiorcy się mogą spotykać, o tyle planowanie biznesu, my nazywamy je takim wirtualnym biznesplanem, to planowanie biznesu skupia się na tym procesie, co dzieje się przed założeniem działalności gospodarczej, a o czym najczęściej się nie mówi. Bo ja, szanowni państwo, pamiętam jeszcze jak swoją działalność rozpoczynałem ja byłem doskonale zorientowany, gdzie mam zarejestrować się, co zrobić, jakie formalności dograć i tak dalej. Znakomicie byłem zorientowany. Ale nie byłem zorientowany, co ja powinienem zrobić przed podjęciem decyzji o działalności gospodarczej. Bo moja decyzja, można powiedzieć, że była mocno spontaniczna. Tak sobie po prostu pomyślałem i sobie tak pomyślałem, jakoś to będzie. Błąd z perspektywy, widzę, że to jest błąd. Całkowicie błąd i teraz ja swoich uczniów w ten sposób uczulam na pewien proces, który powinien mieć miejsce. Przed podjęciem działalności gospodarczej ty sobie masz zadać pytanie, czy ten biznes ci się będzie spinał. Nie później, że sobie założysz, a później jakoś to będzie, a później rozkręci, no bo to jest taki, często słyszę u moich absolwentów takie podejście, spotykam się z takim podejściem, że najważniejsze, żebym ja wystartował, najważniejsze, żebym dotację otrzymał, a później jakoś to będzie. Najważniejsze, żeby rozkręcić, później jakoś to będzie. No właśnie, my tutaj w przypadku symulacji planowania biznesu możemy nauczyć uczniów, jakie kroki, jakie pytania powinni sobie zadać przed założeniem działalności gospodarczej. A więc zapytać ich, jakie będziesz miał popyty, jakie są twoje mocne, słabe strony, analiza SWOT. Jaka jest twoja grupa docelowa, jak badania jak bazować na badaniach marketingowych, czy ty, drogi młody przedsiębiorco potencjalny, zadałeś sobie trudu i zbadałeś to, czy twoi klienci lubią taką formę, czy inną formę reklamy przykładowo. Czy dla nich ważne jest, żebyś ty miał parking, czy nie jest ważne, żebyś miał parking? Na tym etapie zadajemy sobie pytanie, to co w biznesie jest ważne. I ta symulacja, szanowni państwo, planowanie biznesu, ona opiera się o takie, ona nam daje feedback taki trochę sprawdzianowy. Formalnie sprawdza, czy nasze rozumowanie biznesu jest prawidłowe, czy jeśli zaplanowałem sobie, że będę sprzedawał tyle i tyle, to czy mam odpowiednią liczbę osób. No i tutaj symulacja odda nam punkt. Jeśli chodzi o rodzaje branż, w których symulacje biznesowe występują, symulacje planowania i zarządzania firmą, to jest katalog oczywiście niezamknięty, co jakiś czas, co kilka miesięcy kolejne branże tutaj dochodzą, więc jeśli państwo mielibyście jakieś propozycje do branż, których teraz nie ma, to zawsze warto zadać pytanie, być może taka branża w najbliższej przyszłości będzie powstawała. Natomiast tutaj co jest ważne? Uczeń, który przykładowo uczy się w szkole, w technikum, czy
powiedzmy w technikum, wyleciało mi teraz z głowy, szkole branżowej, przepraszam. No to tutaj najczęściej mamy to sprofilowane. Technik informatyk, proszę bardzo, najprawdopodobniej będzie zainteresowany prowadzeniem jakiegoś takiego małego serwisu IT. A osoba, która uczy się na kierunku technik weterynaryjny, być może będzie zainteresowana w przyszłości otworzeniem kliniki weterynaryjnej. Tych branż, szanowni państwo, w tym momencie mamy kilkanaście. Ten katalog, tak jak powiedziałem, nie jest zamknięty. Cały czas to portfolio się powiększa. W tym momencie do dyspozycji mamy agencję eventową, interaktywną, biuro podróży, fabrykę łożysk, firmę remontową, klinikę weterynaryjną, firmę transportową, hotelik, sklep rolniczy, gabinet masażu, restaurację, biuro rachunkowe, salon kosmetyczny, warsztat samochodowy, salon fryzjerski, klub fitness, sklep elektro, serwis IT. Z tego, co jeszcze tutaj mi się rzuciło w oczy, jest taki sklepik szkolny. To jest taka bardzo, bardzo prosta symulacja, która jest skierowana też do szkół podstawowych. Natomiast jak państwo widzicie, katalog jest dosyć obszerny. Jak to działa? Jak, szanowni państwo, jak to funkcjonuje, jak to może funkcjonować na zajęciach? Szanowni Państwo, ta metodologia wykorzystywania symulacji na zajęciach nazywana jest grywalizacją, czyli taka grywalizacja właściwa polega na tym, że uczniowie są dzieleni przez nauczyciela na grupy i każda z grup zarządza albo planuje, w zależności od rodzaju symulacji, własnym biznesem. Czyli przykładowo mamy w klasie 20 osób, chcemy, żeby te 20 osób pracowały w grupach trzyosobowych, no 20 dzielone na 3 nie da się równo tego podzielić, ale powiedzmy będzie 6 zespołów trzyosobowych i jeden zespół dwuosobowy i każdy z tych 7 zespołów albo planuje swoją działalność, albo zarządza swoją działalność. I jeśli chodzi o planowanie, to każdy z tych zespołów otrzyma feedback, w jaki sposób, czy te decyzje są formalnie dobrze podejmowane. Natomiast w przypadku zarządzania firmą, każdy ze zespołów będzie wrzucany na jeden wirtualny rynek. To znaczy, że jeden zespół rywalizuje z drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym. Tyle, bo tam 7 miało być zespołu akurat w tym moim przykładzie. I szanowni państwo, co jest tu fantastycznego, że po każdej rundzie decyzyjnej mamy feedback w zarządzaniu projektami. W zarządzaniu firmą. Mamy feedback, jak moje decyzje zostały ocenione na tle innych zespołów i okaże się, że te zespoły później będą rankingowane. Symulacja powie, ten i ten zespół najlepszą decyzję podjął, a tamten i tamten te decyzje miał gorsze. Zwróćcie państwo uwagę, że to pozycjonowanie, pokazywanie, kto więcej zarobi, kto lepiej te decyzje podejmuje, to dodatkowo wpływa na motywację uczniów. Dlaczego Kasia ma lepszy wynik ode mnie? A dlaczego ten Andrzej, dlaczego ten Andrzej ma słabszy wynik? No pewnie ja jestem lepszy, nie? Wtedy rośniemy, rośniemy, rośniemy. Jak to wygląda z punktu widzenia gracza? Gracze rejestrują się do systemu i otrzymują w ramach symulacji zarządzania firmą otrzymują 40 tysięcy wirtualnych złotych na rozkręcenie biznesu. Czyli otrzymują taką dotację, wirtualną dotację, że mają pieniądze do wydania i mają z tych pieniędzy zainwestować te pieniądze w taki sposób, w sprzęt, w pracowników, w zasoby, żeby w kolejnych rundach otrzymywać zyski. W rundzie pierwszej, szanowni państwo, taka runda pierwsza, można powiedzieć, taka wprowadzająca, czysto biznesplanowa, dotycząca takich podstawowych elementów związanych z formalnościami. W drugiej rundzie określamy już popyty, kupujemy sprzęt, zasoby, zatrudniamy pracowników, ustalamy strategię wynagrodzenia, motywowania pracowników, ustalamy w końcu strategię sprzedażową. Jeśli chodzi o każdą kolejną rundę symulacji zarządzania firmą, tych rund jest 12, symulujących 12
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, które są z punktu widzenia przedsiębiorców początkowych najtrudniejsze. Każda runda to osobny miesiąc. I nie jest tak, że ten miesiąc w symulacji, on musi być miesiącem w rzeczywistości, bo ten miesiąc to jest po prostu runda decyzyjna. Tą rundę decyzyjną mogę robić w tydzień, mogę ją robić w dzień, mogę ją robić w 2-3 godziny. W zależności od tego, co Państwo chcecie na zajęciach otrzymać i jakie Państwo macie możliwości czasowe. Okej, ale to jest w tym momencie dobry element, Szanowni Państwo, dobry czas do tego, żeby od razu przenieść Państwa do tego, jak te symulacje wyglądają. Dobra, to teraz ja udostępnię ekran i po prostu przeniosę Państwa realnie do takiej właśnie symulacji. Jak Państwo widzicie, instruktor loguje się po prostu za pośrednictwem strony internetowej, wchodzi sobie do panelu instruktora i ja Państwu pokażę jakąś przykładową symulację, no powiedzmy na przykład zróbmy sobie planowanie biznesu jakieś. O, tutaj. W sumie nie ma to większego znaczenia. Chcę tylko Państwu mniej więcej pokazać, jak ta symulacja funkcjonuje. Czyli na początku będziemy w rundzie pierwszej. Taki zakres decyzyjny, który tutaj Państwo widzicie, mamy do wykonania, czyli uczniowie podejmują sobie decyzje związane z nazwą firmy, z logiem, misja firmy, wprowadzamy misję firmy, wybieramy grupę odbiorców, tak? Czyli ta segmentacja rynku jest wykonana i dzięki temu, dzięki sprawdzeniu tych preferencji klientów wybieramy, do jakich klientów chcielibyśmy dotrzeć. Symulacja nam podpowiada, jakie elementy poszczególni klienci, jakie elementy są ważne dla poszczególnych klientów. Prawda? Ustalamy cele firmy, lokalizujemy tą firmę. To wszystko ma być, Szanowni Państwo, kompatybilne z tymi preferencjami, bo zwróćcie Państwo uwagę, że mogę wybrać centrum miejscowości, osiedle, obrzeża, ale jeśli w mojej grupie docelowej wybrałem sobie klienta średnio zamożnego, on zwróćmy uwagę, że korzysta z usług zlokalizowanych na osiedlach w 75%, więc jeśli ja nie wybrałbym lokalizację firmy na osiedlach, to symulacja by mi zwróciła uwagę, sorry, jesteś niekonsekwentny w tym. Chcesz trafić do takiego klienta, a nie idziesz mu na rękę. Analiza SWOT, decyzje finansowe, wybieramy bank, biuro rachunkowe. Na końcu jest taki checkpoint, sprawdzamy lista błędów, jak to wygląda. W drugiej rundzie i cały ten system polega na tym, że symulacja podaje uczniom to, co wykonali dobrze, co wykonali źle. Runda druga, bardziej rozbudowana, tutaj pokazujemy, jakie produkty, czy jaką ofertę chcemy dla klientów przedstawiać, inwestycje w stanowiska, sprzęt, wyposażenie, zatrudnienie, udogodnienia i tak dalej, i tak dalej. Na tym elemencie jeszcze skupię się w przypadku zarządzania firmą. W trzeciej rundzie planowania biznesu mamy też decyzje finansowe, czyli po prostu stworzenie na podstawie tych planów, tak jak Państwo kojarzycie w biznesplanie, część finansowa tabelki. Tutaj też te tabelki są, tylko one są w takiej lżejszej postaci, takiej fajniejszej postaci. Zaplanowaliśmy w tamtej rundzie, to teraz sprawdźmy, prawda, jak to, sprawdźmy, czy uczniowie wiedzą teraz, że skoro zaplanowali, to jakie te przychody, jakie koszty mają w tym danym biznesie. Feedback z poprzedniej rundy. W rundzie czwartej znowu rozpoczynają od karty wyników, co dobrze ktoś zrobił, a co źle, jakie dobre, poprawne dane miały być, a jakie wprowadziliśmy. No i kulminacyjnym punktem jest uzupełnienie wniosku CIDG. Symulacja planowania biznesu
czteroetapowa, krótka, bardzo fajna, bardzo przejrzysta. Jeśli chodzi o symulację zarządzania firmą, no to powiedzmy sobie, niech to będzie, gdzie tutaj mam bardziej rozbudowaną symulację, no na przykład tutaj, 9. runda, czyli jest nieźle. Jakie decyzje do podjęcia w symulacji zarządzanie firmą? Na początku wprowadzające biznesplanowe, trochę podobne do tego, co robiliśmy w planowaniu biznesu, natomiast już w rundzie drugiej mamy rozbudowane elementy, czyli określamy sobie, co chcemy sprzedawać, wyliczamy sobie popyty, czyli już na tym etapie staramy się pokazać ludziom, słuchajcie, to nie jest tak, że wy sobie to tak założycie firmę i nie przewidzicie, ile klientów będziecie mieć. Przewidźcie to, zobaczcie. Symulacja nam podpowiada, co potrzebujemy do poszczególnej usługi. Prawda? Więc później w kolejnym kroku dokonujemy zakupów. Czego? No właśnie tego, co zostało powiedziane nam w ofercie. Muszę kupić na przykład ladę recepcyjną, telefon, zestaw komputerowy, kasę fiskalną i tak dalej. Muszę zatrudnić pracownika. Jeśli go zatrudnić, to jeszcze muszę mu ustawić cenę, przepraszam, dać mu pensję, czy etat, czy zlecenie. U dostawców muszę zrobić zakupy potrzebne do wykreowania danej oferty, ustawić cenę, ustawić rabat. Mam raporty finansowe, KPIR, znowu wyciągi z banku, mogę założyć lokatę, mogę zaciągnąć kredyt. W biurze rachunkowym też widzę, jakie decyzje są podejmowane. W kolejnej rundzie, szanowni państwo, od rundy trzeciej mamy element związany z porównywaniem wyników i zwróćcie państwo uwagę, że mamy zrankingowane zespoły, czyli te zespoły, które podejmowały decyzje, symulacja nam zwraca uwagę, które decyzje były lepsze, a które były gorsze. Jak zostały oceniane zgodnie ze wskaźnikami z wyniku działalności, który jest iloczynem wyniku ekonomicznego, zadowolenia pracowników, zadowolenia klientów, rozwoju firmy, wskaźnika zadłużenia. Każdy ten wskaźnik jest do wytłumaczenia, dlaczego ja mam mniejsze zadowolenie pracowników niż Sheriff na przykład, no to sprawdźmy sobie, jaką ja daję pensję, jaką daje Sheriff pensję. Widzimy, szanowni państwo, że symulacja nam mówi, ok, bardziej są zadowoleni pracownicy Sheriffa, bo więcej płaci tam właściciel firmy, prawda? I to widać na wskaźnikach i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy czasu, szanowni państwo, żeby szczegółowo te elementy omówić, natomiast serdecznie już w tym momencie zachęcam do tego, żeby wejść sobie na stronę revas.pl i zerknąć, jak te symulacje funkcjonują. Jest nawet możliwość zagrania wersji demo, jest możliwość zerknięcia sobie na tutoriale i dowiedzenia się więcej. Dobrze, wracam do prezentacji i przechodzimy dalej. Szanowni państwo, jeśli chodzi o rekomendacje, to tutaj ja tylko rzucę rekomendacje, bo państwo widzicie je przed sobą. Powiem tylko, że tutaj przykładowo mamy rekomendacje Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Tam było przeszkolonych 146 osób z wykorzystaniem symulacji fabryka Łożysk na kierunku technik, mechanik, technik, mechatronik. Pani dyrektor Katarzyna Ozimek nam piękną rekomendację wystawiła rekomendację następującą. W naszym przypadku realizacja symulacji była innowacyjnym rozwiązaniem łączącym naukę w tradycyjnej szkole z wykorzystaniem nauczania za pomocą gry walizacji, która działała motywująco na uczniów realizujących projekt edukacyjny. Pragmatyzm rozwiązania, dalekowzroczny, z nastawieniem na gromadzenie doświadczeń procentujących w przyszłości plus przymiarka do samozatrudnienia lub pracy zespołowej i konkurencyjności, przeniosły podręcznikowe kształcenie w nowy wymiar. Nasi uczniowie pracowali jednoosobowo. Najtrudniejszym elementem było akcyjne zaangażowanie uczniów, jednak ustalenie cen
cząstkowych oraz rywalizacja mobilizowały do systematyczności. W przyszłym roku będziemy chcieli korzystać z symulacji w branży hotelarskiej, czyli pomysł się sprawdził. Kolejna rekomendacja Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Gdańsku, pani dyrektor Justyna Kuling-Bogdan. Liczba uczniów, która wzięła udział w rywalizacji 483, wykorzystane symulacje biuro podróży, agencja eventowa, biuro rachunkowe, sklep elektro, na kierunkach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec. I tutaj cytuję również tą rekomendację. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczą w zajęciach wykorzystujących symulację Revas. Chętnie podejmują zadania w kolejnych rundach i konkurują pomiędzy sobą. Interesują ich wyniki z poszczególnych rund, nie tylko jako informacja o tym, które miejsce osiągnęli, ale również co powinni zrobić, by w kolejnej rundzie zająć lepszą pozycję. Zastosowanie symulacji Revas na zajęciach pozwala na połączenie teorii z praktyką związaną z działalnością przedsiębiorstwa w całości. Uczniowie mają szansę przekonać się, czy prowadzenie własnego biznesu jest tym, co chcieliby robić w przyszłości. Tutaj zwrócę uwagę tylko na ten element, szanowni państwo, analizy wyników, bo właśnie analiza wyników, bazowanie na, czy kształtowanie tych kompetencji związanych z analizowaniem danych jest kompetencją, mocno kompetencją przyszłości. Zresztą państwo widzicie, podejrzewam, macie państwo świadomość tego też, jak to wygląda na rynku pracy, gdzie analitycy są bardzo poszukiwani w branży, szczególnie IT. Więc tutaj bardzo cenna uwaga. I rekomendacja pani dyrektor Emilii Mendak, pani wicedyrektor do spraw kształcenia praktycznego, która zdaje się również jest obecna na dzisiejszym webinarze. Serdecznie pozdrawiamy pani Emilio z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Stanisława Staszica w Poznaniu. Liczba uczniów, która wzięła udział w symulacji 780, wykorzystane symulacje to biuro rachunkowe, serwis IT, agencja eventowa, agencja interaktywna, biuro podróży, planowanie biznesu i kierunki, na których te symulacje były wykorzystywane, to technik rachunkowości, technik ekonomista, informatyk, programista, reklamy, organizacji turystyki. Widzimy, że te poszczególne branże są kompatybilne z kierunkami. I cytuję rekomendację. Symulację wykorzystujemy w klasie trzeciej technikum w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Na taki wybór zdecydowaliśmy się po doświadczeniach z lat poprzednich, gdzie wykorzystywaliśmy symulację na przedmiocie prowadzenie działalności gospodarczej w branży. Prowadziliśmy także projekt edukacyjny w oparciu o symulację dla klasy, która z powodu pandemii nie mogła odbyć praktyk w biurze podróży. Symulacje pomagają uczniom technikum zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce i zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed właścicielami firmy. Rywalizacja na rynku kilku firm daje obraz, jak działają prawa rynku, a dodatkowe opcje pozwalają uczestnikom przeanalizować to, co się na rynku zadziało. Uczniowie uzyskują świadomość procesów zachodzących w firmie i wyzwań stojących przed właścicielem. Branżowe symulacje biznesowe cieszą się dużą popularnością wśród uczniów, tak więc oprócz udziału reprezentantów szkoły w szkolnych mistrzostwach menedżerskich Revas postanowiliśmy zorganizować wewnątrzszkolne mistrzostwa. Tutaj, szanowni państwo, już na kanwie tych rekomendacji taka krótka informacja, że z rozwiązań branżowych symulacji biznesowych Revas korzysta już ponad 700 instytucji nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, no ale wiadomo, tutaj w Polsce bardzo wiele szkół, uczelni, instytucji otoczenia biznesu i samego biznesu w tych symulacjach widzi potencjał, widzi ten potencjał również, szanowni państwo, widzą ten potencjał również instytucje państwowe. I tutaj podczas pandemii, kiedy ta pandemia zaskoczyła wszystkich, szkoły w szczególności musiały borykać się z problemami związanymi z nauczaniem zdalnym, Revas zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu udostępnił symulacje do testu, do wykorzystywania powszechnego dla szkół, dla uczelni, dzięki temu
Są tutaj piękne rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i GOWTECH-u, Ministerstwa Rozwoju, ale również symulacje zostały ocenione przez instytucję certyfikującą europejską Education Alliance Finland, który to certyfikat jest potwierdzeniem, że symulacje mają wysoką wartość dydaktyczną, że kształtują kompetencje. Jeśli ktoś jest oczywiście zainteresowany, odsyłam, można sobie spokojnie, w łatwy sposób znaleźć raport, certyfikat Education Alliance Finland dla REWAS, branżowych symulacji biznesowych. I szanowni Państwo, może zanim do ostatniego elementu przejdę, który będzie bardzo ważny dla, z punktu widzenia Państwa, mam nadzieję, to jeszcze zachęcę do odwiedzania czy do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację REWAS. Zachęcam do uczestnictwa w Akademii Przedsiębiorczości, czyli cyklu spotkań z praktykami, z osobami, z fachowcami w danej dziedzinie. Te webinary są skierowane dla nauczycieli. Te webinary polegają na tym, że też można z nich później korzystać normalnie na zajęciach, czyli są przygotowywane scenariusze zajęć. Możecie Państwo korzystać z kart zajęć, ze scenariuszy zajęć, z materiałów wideo właśnie, przedstawić nawet uczniom na lekcjach webinar o konkretnej tematyce z Akademii Przedsiębiorczości. Do tego serdecznie zachęcam. Zachęcam do udziału w Szkolnych Mistrzostwach Menedżerskich, które też są rokrocznie organizowane przez Fundację REWAS. Natomiast taka wisienka na torcie, albo jak niektórzy mówią, truskawka na torcie. To, szanowni Państwo, akcja promocyjna, która specjalnie dla Państwa jest przygotowana. Szanowni Państwo, do 15 lipca możecie Państwo skorzystać z promocji, która zakłada 15% zniżki na wybrany pakiet przez Państwa, który jest dopasowywany do Państwa potrzeb, oraz otrzymujecie Państwo za darmo do wyboru jakąś dodatkową branżę, czyli jeśli w pakiecie mamy jedną branżę, to Państwo dodatkowo dostaniecie drugą branżę, jeśli mamy 5 branż, to otrzymacie Państwo 6. branżę za darmo, lub dodatkowy trener do przeszkolenia, lub moduł certyfikatów. Na czym polega moduł certyfikatów? Szanowni Państwo, uczniowie, którzy biorą udział w grywalizacji, po wypełnieniu odpowiednich elementów, po spełnieniu pewnych warunków, mają możliwość wygenerowania certyfikatu. To jest bardzo fajna rzecz, która stanowi ubogacenie CV, prawda? Każdy kolejny certyfikat na plus szkoła może to rozdawać, nie wiem, na zakończeniu roku na przykład, albo uczeń sobie generować automatycznie. Zachęcam do skorzystania, do porozmawiania z dyrekcją na temat zakupu. Zachęcam do tego, żeby starać się zrobić to w miarę szybko, ze względu na to, że ta promocja po 15 lipca będzie, no dalej super, dalej będzie promocja, dalej będzie Państwu dodawać za darmo dodatkową branżę, dodatkowy trener, moduł certyfikatu. Natomiast do 15 lipca, pamiętajcie Państwo, 15% zniżki jeszcze macie na konkretny wariant. Jak skorzystać z promocji? Szanowni Państwo, po webinarze zachęcam od razu do wejścia w zakładkę Cennik. Z tego, co tutaj widzę, chyba moja koleżanka Karolina już link przekazała. Tak, widzę, jest przekazany link, czyli wchodzimy sobie na ten link, zadajemy pytanie o cenę i wpisujemy, bardzo ważne, wpisujemy kod promo, który to będzie kod upoważniał Państwa do skorzystania właśnie z tych pozytywnych informacji, które
Państwu przekazałem, czyli 15% zniżki i dodatkowa branża, dodatkowy trener, dodatkowy czy darmowy moduł certyfikatu. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Jeszcze raz się przedstawię. Ja nazywam się Krzysztof Ciurka. Było mi bardzo miło i przyjemnie się z Państwem tutaj spotkać. Mam nadzieję, że ten czas, który razem spędziliśmy, był dla Państwa czasem wnoszącym. Zachęcam do kontaktu, czy to ze mną, czy z całym zespołem. Natomiast tutaj jeszcze poproszę moją koleżankę Karolinę o to, czy jakieś pytania się pojawiały, czy Karolina już na bieżąco wszystkie pytania odpowiedziała, jeśli ewentualnie wszystko jest na bieżąco było zrobione, także super. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać. Pozostaje mi życzyć, Szanowni Państwo, spokojnych wakacji, no bo już mamy czerwiec, już pewnie Państwo za momencik rady pedagogiczne. Moja jest za tydzień, jedna, druga, no też w sumie za tydzień, ale chyba w środę. Pierwsza jest we wtorek, druga w środę. Także ostatnie dni mocnej, intensywnej pracy, natomiast później troszkę lżej, natomiast nie jest oczywiście tak, jak co niektórzy sobie myślą, że wakacje to jest leżenie. Państwo doskonale o tym wiecie. Natomiast z mojej strony życzę ciepłych, słonecznych wakacji, dużo wypoczynku, dużo zdrowia, bezpieczeństwa w tych niepewnych czasach, no i wszystkiego, co dobre dla Państwa rodzin. Kłaniam się nisko i pozdrawiam. Do zobaczenia.